Państwa serdecznie na kolejnych zajęciach plastycznych w Miejskim Domu Kultury Południe. Dzisiaj w tym przedświątecznym czasie proponuję Państwu wykonanie palemki wielkanocnej. Palma wielkanocna ma różne oblicze w zależności od regionu Polski. Są palmy bardzo ozdobne, na przykład w Lipnicy Murowanej, wykonywane powiedzmy w takim atmosferze konkurencji. Palma, o której ja chcę Państwu powiedzieć, jest skromna, niedużych rozmiarów, powiedziałabym dyskretna. Z czego była robiona? I oczywiście tu się opieram na mojej pamięci i na tradycjach rodzinnych. Pamiętam jako dziecko zawsze niedziela poprzedzająca święta, niedzielę palmową, to była niedziela, kiedy szło się na spacer do lasu i wybierało odpowiednie roślinki i składniki tej palmy. Co było najważniejsze? Oczywiście bazie. Bazie powinny mieć dosyć długą łodyżkę, prostą. Nie wiem, dlaczego teraz już nie potrafię znaleźć takich, jak pamiętam z dzieciństwa, by ładne, białe, takie aksamitne. Teraz szybko przekwitają. Prawdopodobnie jest to już inny gatunek tych krzaków, ale udało mi się znaleźć chociaż odrobinę. Następny taki ważny składnik to jest zielona gałązka i to może być brzuska, może być leszczyna, a ja już teraz nawet stosuję wiśnie, czy cokolwiek, co ma ładny zielony pączek. Jeszcze jest jeden składnik, ale to na końcu powiemy. Następny element, bukszpan. Chociaż pamiętam, że kiedyś dodawało się borówczane listki czerwonych borówek, też specjalnie wybierane w lesie, były specjalne miejsca, takie łąki leśne, polany i tam były całe skupiska borówczanych listeczków. One mają taki fajny połysk, są jasnozielone, przyjemne, zimotrwałe. Kolejny element, jałowiec. I jeszcze rzecz, o której też muszę powiedzieć, to jest kokocyna. Kokocyna, roślinka, tajemniczy składnik palm. Do tej pory nie za bardzo wiem, jak się to nazywa prawidłowo, ale to była bardzo ważna część palmy. To był duży zielony pączek i oczywiście tradycyjnie już mi się zagubił. O, mam go tutaj. Także nie było palmy podleskiej bez kokocyny. Spróbujemy skręcić taką palemkę. Powinna być prosta, niewysoka. Przycinamy czubeczek. Regulujemy sobie długość. To będzie trzon tej palmy. Wokół kształtujemy bukiecik bazi. Bazie powinny być proste. Niestety. Tańczą jak się im podoba. Proszę bardzo. Do tego dorzucamy gałązeczkę z zielonymi pączkami brzozy. Tak. To troszeczkę wysuniemy. Te proste gałązki powinny być dłuższe, w bazie niżej, a jeszcze niżej dajemy bukszpan. I kawałeczek jałowca.
Tak. Tu mamy bukiecik, a tu jest łodyżka, która powinna być bardziej jednolita, ale musimy sobie z tym poradzić. To już zależy od wiązania. Nitka lniana, sznureczek lniany, związujemy dosyć mocno. Normalnie węzełek i przytniemy sobie gałązki, żeby nie były aż tak długie, żeby nam nie przeszkadzały. Takie palmy po poświęceniu były zatykane w oknach domów. Miały chronić przed piorunem. Skręcamy. Ale na tym jeszcze nie koniec, bo teraz zrobimy ozdobną wstążeczkę. Taka palemka. Zawsze się zastanawiam, czy użyć czerwonej wstążeczki, czy zielonej. Spróbujemy z czerwienią. Przycinamy odpowiednią długość. Ta wstążeczka oplata nam łodyżki, aż do miejsca, gdzie gałązki swobodnie się rozkładają. O, robimy takie krzyżyki. Taki krzyżykowy splot. Teraz zwykłą kokardkę. Możemy użyć namiastek, jeśli nie mamy możliwości zdobycia sławnej kokocyny. Może to być bez. Przycinamy. I taka skromna palemka w każdym domu. Oczywiście każda gospodyni, każda rodzina robiła troszeczkę inne te palmy. Był inny układ roślin użytych, inne wiązanie. Ale i oczywiście nie było to tak koślawe, proszę Państwa. No ale niestety to jest kryzysowa palma. Po poświęceniu, drugi dzień świąt, taką palemkę używano, właściwie te końcówki, które tu widzimy, odcinano. Uzyskując takie patyczki. Patyczków było więcej, powinno być więcej, i robiono z nich krzyżyki. Spróbuję Państwu pokazać, jak taki krzyżyk szybciutko może być zrobiony. Nacinamy. Tak.
zakładamy. I jeśli nie jest to zbyt stabilne, możemy związać sznureczkiem, ale ten krzyżyk akurat jest tak stabilny, że nam sam wytrzymuje, ale dla pewności okręcimy go sznurkiem. O. Tak? I po co takie krzyżyki, proszę Państwa? Przed laty gospodarze w Podlesiu z krzyżykami obchodzili właśnie w drugi dzień świąt swoje pola i w każdym rogu pola taki krzyżyk był zatykany. Ja właśnie pamiętam taki spacer z moim dziadkiem. Woda święcona, oczywiście woda święcona musiała być w aluminiowej bańce. Szliśmy i zatykali, pokropienie było tych rogów pola i w każdym rogu przy kamieniu granicznym był zatknięty krzyżyk. Pamiętam, był bardzo słoneczny dzień. Wyrastały podbiały. Teraz też coraz rzadsze. A u góry śpiewały ptaki. Chyba to był skowronek. Oczywiście tych krzyżyków kiedyś było więcej i więcej było ziemi do obejścia. Później zatykaliśmy krzyżyki w rogach naszej działki. A można krzyżyk w każdym rogu domostwa lub nawet mieszkania. Myślę, że to jest przyjemny obyczaj. Życzę Państwu, żeby każdy miał taką palemkę. Jak jest bardziej rozłożysta, można powiesić na niej jajka na wstążeczkach. Dziękuję.